Szanowni Państwo, metod, technik, sposobów jest dużo. Ja głównie będę mówił o układzie jednozbiornikowym, wspomnę na chwilę o układzie dwuzbiornikowym, ale głównie będę się skupiał na tych bardziej prostszych i łatwiejszych metodach i sposobach ferdygacji. Proszę Państwa, saletra wapniowa, bardzo, bardzo ważna. Roztwór rozcieńczamy 1 do 100, ale to, proszę Państwa, zależy od tego instrumentu, który macie. Injektor standardowo ma tę proporcję, zachowuje tą proporcję, przynajmniej powinien, tak? Ale wybierając różne narzędzia, zwróćcie uwagę, jak to będzie rozcieńczane. I proszę Państwa, czy pożywka wymaga zakwaszenia? Mówimy o uprawie truskawki, na tym się będę skupiał. Druga sprawa, jeśli mamy w gospodarstwie możliwość i prowadzimy ferdygację w układzie dwuzbiornikowym lub więcej, to musimy, proszę Państwa, wiedzieć o zasadach mieszalności w zbiorniku A, tak go sobie umownie nazwijmy, o innych związkach nawodowych, które wprowadzamy w zbiornik B. Jeśli tych zasad przestrzegać, Szanowni Państwo, nie będziemy, może się okazać, że w tym zbiorniku wytrącą się jakieś części stałe, coś zaczopuje linie kroplujące, kapilary, będzie, proszę Państwa, problem. Ale tutaj skupimy się na tych prostszych rozwiązaniach. Szanowni Państwo, czy wracam do pytania, które było przed chwilą, czy wymaga zakwaszenia. Dzięki współpracy, zaangażowaniu pana doktora Zbigniewa Jarosza na rynku powstał nawóz Berdu Hela, teraz się będzie nazywał. Są to, proszę Państwa, mikroelementy, które są podwójnie helatowane przez dwa związki helatujące. I jest to, nawóz ten zawiera wszystkie, proszę Państwa, mikroelementy w proporcjach przygotowanych czy dopasowanych do żywienia roślin jagodowych, w tym do truskawki. I używanie takiego nawozu jest bardzo wygodne. I pomysł na ten nawóz podsunął, jak mówi sam pan doktor Jarosz, plantator, który no, nie chciał za bardzo zakwaszać wodę przy użyciu kwasu azotowego. Są z tym problemy, kwas jest agresywny, jest niebezpieczny, dlatego tu jest takie rozwiązanie. Innym rozwiązaniem, proszę Państwa, są nawozy, które mają oznaczenie LPH, low pH, czyli niskie pH, czyli też będą powodowały zakwaszenie pożywki. Są to, proszę Państwa, rozwiązania prościejsze, łatwiejsze do uprawy polowej w gruncie, sprawdzają się jak najbardziej. I tu mówiliśmy o nawozach wieloskładnikowych, ale teraz, proszę Państwa, zwracam uwagę na nawozy pojedyncze, jednoskładnikowe. Oczywiście, jeśli ktoś chce, może układać i układane są pożywki, gdzie kompozycja składników pokarmowych wnoszona jest właśnie z saletry magnezowej, siarczanu magnezu, saletry wapnowej. Tutaj kilka tylko tych rozwiązań pokazuje. Firma Yara ma ich w swojej ofercie bardzo, bardzo dużo i w zasadzie można dowolny skład, dowolną proporcję pożywki ułożyć. Kwestia tylko dobrego policzenia, dobrego skalkulowania tych wszystkich składników pokarmowych. Także w zasadzie dwie drogi, nawozy wieloskładnikowe i nawozy monoskładnikowe, pojedyncze. W zasadzie tutaj w tych przypadkach wnosimy dwa składniki, tak, azot magnez, azot wap, siarkę magnez. Rozwiązań jest dużo więcej. Szanowni Państwo, bardzo ważnym elementem przy fertygacji, nawet tej prostej, łatwej w polu, jest kontrola dwóch podstawowych parametrów, jakim jest pH i EC. Dysponujemy, tutaj dzięki uprzejmości pana doktora, pokażę Państwu taki laboratoryjny, duży miernik pH z zaawansowaną elektrodą. To urządzenie no, trochę pieniążków kosztuje, ale dzięki temu można, proszę Państwa, ustalić na bieżąco, w bardzo prosty sposób jeden z parametrów. Szanowni Państwo, ja bym sugerował, żeby Państwo jednak pokusili się o zakup takiego prostego urządzenia, jeszcze prostszego, może nie tak dokładnego i tak dobrego jak to, które pokazałem przed chwilą, ale to urządzenie, proszę Państwa, kosztuje 300-400 zł. Są takie, które mają w sobie i elektrodę do pomiaru pH i EC lub, tak jak Państwo widzą na zdjęciu, w moim przypadku dwa różne urządzenia, czyli jeden mierzy pH, drugi EC. I kontrola, proszę Państwa, tego, co my roślinom podajemy, powinna być niemalże na okrągło. Jeśli Państwo do nas dzwonicie i rozmawiamy, to
nie mówmy, że daliśmy 20 kg nawozu na hektar. Mówmy, jakim EC operujemy w danym momencie, na daną odmianę, w danym systemie uprawowym i w danej glebie. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne i plus minus taką kontrolę możecie robić we własnych gospodarstwach sami, mając takie właśnie prościejsze urządzenia. A jeśli ktoś bardzo, bardzo chce, to takie, ale mówię, to już nie jest tanie, to jest bardziej dokładne i bardziej laboratoryjne. Także proszę Państwa, myślę, że te proste narzędzia jak najbardziej możemy wykorzystywać. Szanowni Państwo, EC. Co to jest, jak to rozumieć? Jest to skrót od Electrical Conductivity, przewodność elektryczna. Sole, jeżeli zostaną w wodzie rozpuszczone, wnoszą tam aniony, kationy, które przewodzą prąd elektryczny, mówiąc najkrócej. I suma tego wszystkiego jest wyrażana właśnie w takim pojęciu jak EC. Najczęściej wyraża się w mikrosiemensach na centymetr, aczkolwiek jednostek może być jeszcze kilka. Proszę Państwa, jony silnie przewodzące, silnie podnoszące EC, tutaj mamy jon siarczanowy, chlorowy, azotanowy, sód, kation sodowy i kation potasowy. I teraz nawozy, jakie stosujemy, Szanowni Państwo. Wybieramy na przykład nawozy, które mają w swoim składzie sód i może się okazać, że to EC bardzo wysoko możemy podbić. Zbyt wysoko i może to być szkodliwe dla systemu korzeniowego truskawki. Proszę Państwa, jonowy, fosforowe, wapniowe mają niewielki wpływ na EC i zbyt wysokie EC problem z pobieraniem wody. A jak jest susza, jak jest upał, tej wody stosujemy dużo więcej i chcemy, żeby roślina przede wszystkim tą wodę pobierała. Szanowni Państwo, taka strategia, taki pomysł na prowadzenie pożywki, kiedy mamy pogodę suchą, upalną, tutaj skład procentowy. Najpierw podajemy około 10-15 metrów sześciennych wody. To jest taki przykład, bo oczywiście te dawki trzeba dobrze oszacować w oparciu o potrzeby wodne rośliny, o przebieg warunków pogodowych, o zawartość wody w glebie, zmierzyć tensiometr, na przykład siłę solcą gleby. Ale najpierw podajmy trochę wody, później proszę Państwa znowu woda z pożywką i zawsze po każdej fertygacji powinniśmy niewielką dawką wody przepłukać całą instalację, żeby wszystko to, co podajemy w pożywce, zostało wypłukane do gleby. Jeśli, Szanowni Państwo, warunki są mokre, wilgotne, tutaj strategia jest troszeczkę inna. Tej wody nie możemy dać zbyt dużo, a niekiedy jest potrzeba, żeby z tą fertygacją wejść. Więc bardzo małe dawki, bez wstępnego nawadniania, później również przepłukanie po to, żeby uzupełnić składniki. Tu Państwo widzą, że stężenie jest troszeczkę większe, dlatego że już gleba jest bardziej uwilgocona.